Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie Informacji Dnia. Sejm większością 3/5 głosów wybrał 15 nowych sędziów do KRS-u. Wczoraj listę sędziów ustaliła Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Wśród nowych sędziów jest 9 kandydatów wskazanych przez PiS i 6 przez Kukiz15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Sejmowemu głosowaniu nad wyborem członków Krajowej Rady Sądownictwa towarzyszyła burzliwa dyskusja. Nie obyło się także bez podważania przez opozycję kompetencji nowo wybranych sędziów. Polskie sądy będą jak armia, w której generałów w sztabie zastąpią szeregowcy. Każdy sędzia, który wziął udział w tej nielegalnej, niekonstytucyjnej procedurze, jego nazwisko pojawi się, tak jak wy to robiliście, na billboardach w całej Polsce. Większością 3/5 głosów Sejm wybrał dziś 15 sędziów, nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. W głosowaniu nie wzięły udziału kluby Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, PSL i Unii Europejskich Demokratów. O 269 posłów, większość 3/5 wynosi 162, zagłosowało 267, przeciw nikt, wstrzymało się 2. Stwierdzam, że Sejm większością 3/5 głosów wybrał sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o KRS, 15 członków Rady, sędziów, wybiera Sejm na 4-letnią kadencję. Dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Ostatecznie zgłoszono pod głosowanie 15 kandydatów, czyli wymaganą liczbę. Sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby inne kluby wzięły udział w tej procedurze i gdyby kandydatów było na przykład 45. W związku z tym, bo tylu teoretycznie mogło być. W związku z tym z tych 45 należałoby rzeczywiście być może w drodze dość skomplikowanej wyłonić listę 15 kandydatów. Tego problemu nie było, bo kluby poselskie zgłosiły tylko 15 kandydatów, a więc tylu, ilu winno znaleźć się na liście. Listę 15 sędziów kandydatów do KRS ustaliła wczoraj Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Opozycja twardo próbowała blokować pracę komisji. Dochodziło na niej do kuriozalnych zachowań. Panie ministrze, czy pan mrugnął do mnie w tym momencie? To jest szowinistyczne i naprawdę absolutnie nielicujące z powagą komisji zachowanie. Panie przewodniczący, proszę bardzo, zwrócić ja uwagę bardzo panu ministra. Pana ministra proszę, to żeby jest... nie tylko nie mrugał, ale w ogóle nie patrzył w tą stronę. Ta zmiana była konieczna, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Czas nadzwyczajnej kasty dobiega końca, to jest dobra wiadomość dla demokracji. Koniec jest państwa w państwie, a demokracja decyduje tak jak w Hiszpanii. Ale ten nowy skład sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa okazuje się być problemem dla samych sędziów. Także dla obecnego rzecznika KRS Waldemara Żurka. Powinny to być jednak osoby, które są wyrazicielami i przedstawicielami środowiska. Niestety te osoby w ogromnej części, w zdecydowanej większości są jednak w jakiś sposób powiązane bezpośrednio z Ministerstwem Sprawiedliwości. To bezpodstawne zarzuty, mówi poseł PiS Marek Ast. Te osoby zostały zweryfikowane, przedstawiły dokumenty, które pokazują przebieg kariery zawodowej, wiedzę prawniczą, więc ja jestem przekonany, że są to bardzo dobrzy kandydaci do Krajowej Rady Sądownictwa. Wśród 15 kandydatów wybranych przez Sejm, 13 to sędziowie sądów rejonowych. Skład uzupełnili Leszek Mazur z Sądu Okręgowego w Częstochowie i Teresa Kurcyusz-Furmanik z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Tam jest osoba, która bardzo... niezwykle odważnie zachowywała się w okresie stanu wojennego, a w Krajowej Radzie Sądownictwa w tych składach do tej pory bywały osoby skompromitowane wydawaniem haniebnych wyroków w okresie stanu wojennego. Wraz z wyborem nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa z funkcji przewodniczącej Rady zrezygnowała dziś sędzia Małgorzata Gelsdorf. Większość sejmowa przyjęła tak zwaną ustawę degradacyjną. Dzięki niej komunistyczni zbrodniarze zostaną pozbawieni stopni wojskowych. Nowe przepisy obejmą także sędziów i prokuratorów wojskowych. Przeciwko ustawie głosowali posłowie totalnej opozycji. Musimy odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie. Czy chcecie państwo, żebyśmy żyli nadal w PRL-u, w PRL bis, czy też chcemy żyć w wolnej Polsce? My chcemy żyć w wolnej Polsce. W związku z tym my nie akceptujemy sowieckich generałów. Sowieckich generałów przebranych w mundury
żołnierzy polskich. To jest oddanie sprawiedliwości bohaterom polskiej wolności. Dlatego, że oni nie mogą być na równi traktowani z sowieckimi generałami. Nie może być na równi traktowany rotmistrz Witold Pilecki ze zdrajcami. Ta ustawa spowoduje, że młode pokolenia będą wiedziały, jaka jest różnica między Białym Orłem a Wroną. Były lider Komitetu Obrony Demokracji może trafić na 8 lat do więzienia. Mateusz K. jest oskarżony o przywłaszczenie 121 tysięcy złotych z kasy KOD-u. Część środków pochodziła ze zbiórek społecznych. Były lider KOD-u Mateusz K. oraz jeden z założycieli komitetu Piotr H. usłyszeli dziś zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Oskarżeni mieli przywłaszczyć 121 tysięcy złotych, które pochodziły m.in. ze społecznych zbiórek Komitetu Społecznego KOD-u. Mateusz Kijowski od początku mówił, że robi wszystko charytatywnie, społecznie, że nie bierze za to żadnych pieniędzy. Jak się okazało, brał i to niemałe, dlatego liczę na jak najbardziej wysoki i sprawiedliwy wymiar kary dla tego pana. Firma Mateusza K. i jego obecnej żony wystawiła faktury za usługi informatyczne na rzecz Komitetu Obrony Demokracji. Oskarżeni nie przyznali się do winy. Złożyli wyjaśnienia, które są sprzeczne z dowodami. Mateuszowi K. oraz Piotrowi H. grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Nikt nie może być poza prawem. Wszyscy jesteśmy równi względem prawa. Każdy obywatel, nawet zawłaszczając sobie w przynośni 10 zł, odpowiada za to. Więc przy takiej kwocie to budzi niepokój i uważam, że to należy wyjaśnić. Mateusz K. był kreowany na lidera antyrządowego ruchu. Wielokrotnie w jego towarzystwie występowali ważni politycy totalnej opozycji. Teraz próbują się odcinać od oskarżonego byłego przewodniczącego KOD-u. Tych wszystkich ludzi, którzy się w KOD, to były tysiące osób, które się w KOD zaangażowały. Nie można wrzucać do jednego worka, że było przykrywką do zarabiania pieniędzy, bo to było bardzo nieuczciwe. W Pałacu Prezydenckim podsumowano rok akcji pomocy Polakom na wschodzie. W ubiegłym roku pracownicy Kancelarii Prezydenta odwiedzili naszych rodaków na Ukrainie, w Rumunii, Mołdawii i Kazachstanie. Trafiło do nich ponad 8 ton żywności. Przekazano m.in. sprzęt AGD, materiały opatrunkowe, chemię gospodarczą, a także zabawki dla najmłodszych. Projekt zainaugurowała grupa Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, którzy zaczęli pomagać swoim rodakom mieszkającym we Lwowie, a następnie wystąpili do Kancelarii Prezydenta o pomoc instytucjonalną. To jest coś, co ma w sobie dla mnie taką niezwykłą moc, zwłaszcza w tym roku stulecia odzyskania niepodległości. To bardzo mocno chciałbym zaakcentować. Prezydent dodał, że chciałby, aby stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości Polacy przeżywali razem na całym świecie. Andrzej Duda wyjaśnił też, że wsparcie materialne, które jest przekazywane w ramach akcji, nie jest najważniejsze. Dla mnie to jest przede wszystkim wsparcie polegające na tym, że jesteśmy razem. Bo to jest jak gdyby z mojego punktu widzenia element najistotniejszy. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta zorganizowali w ubiegłym roku 6 akcji pomocowych, mówił minister Adam Kwiatkowski. 3 z nich były skierowane do naszych rodaków na Ukrainie. Byliśmy też w Rumunii, tam organizowaliśmy wspólnie z Polakami tam mieszkającymi i z ich związkiem 1 czerwca, Dzień Dziecka. Byliśmy i dotarliśmy do Mołdawii. Pewna pomoc trafiła też do Kazachstanu. Ta pomoc jest bardzo ważna, podkreślają nasi rodacy, którzy mieszkają poza granicami Polski. Bardzo jesteśmy wdzięczni i dumni z tego powodu, że państwo nie zapomina o nas, dba o naszą przyszłość. Pierwsza dama podkreśliła, że spora część przekazanych przez Kancelarię Prezydenta darów trafiła do szkół. Agata Kornhauser-Duda wyraziła wdzięczność wszystkim, którzy dbają o rozwój oświaty, upowszechnianie języka polskiego oraz wiedzy o kulturze i tradycji. Te wszystkie starania są ogromnie ważne, ponieważ to one wzmacniają poczucie polskiej tożsamości narodowej wśród pokoleń, które urodziły się poza Polską. Nie zabrakło także podziękowań partnerom i sponsorom akcji, polskim nauczycielom i wszystkim organizatorom polskiego życia kulturalnego, tym, którzy prowadzą polskie domy. Prezydent wyraził słowa podziękowania także polskim księżom pracującym na wschodzie. A teraz wracamy jeszcze do niedzielnej tragedii, jaka wydarzyła się w Poznaniu. Z całej Polski płynie pomoc dla poszkodowanych, którzy ucierpieli w wyniku katastrofy kamienicy. Wszystko wskazuje na to, że rząd udzieli wsparcia w ramach rezerwy ogólnej, jaką dysponuje premier Mateusz Morawiecki. Część pieniędzy wypłaciły już władze miasta. Trwa też zbiórka darów organizowana przez pobliską szkołę we współpracy z Caritas. Tak wygląda miejsce, w którym doszło do wybuchu kamienicy w Poznaniu.
Ratownicy zakończyli już przeszukiwanie gruzowiska. Wczoraj zakończyliśmy swoje działania, konkretnie o 23.27 teren akcji po sprawdzeniu, czy nie ma jeszcze tam jakichś osób, został przekazany policji. W tej chwili policja prowadzi swoje działania dochodzeniowo-śledcze. Mówi Sławomir Brandt z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Ratownicy od niedzielnego poranka przeszukiwali gruzy kamienicy zlokalizowanej na poznańskim Dębcu. Bilans tragedii to 5 ofiar śmiertelnych i ponad 20 rannych. Teraz na miejsce katastrofy może wjechać ciężki sprzęt służący do rozbiórki. Tymczasem władze Poznania wypłaciły już poszkodowanym pierwsze zasiłki po 1500 zł na osobę. Nasza główna księgowa razem ze swoim pracownikiem przyjechała do hotelu na Łozowej i tam tym ludziom te zasiłki zostały wypłacone. Tłumaczy Lidia Leońska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Dodatkowo wojewoda wielkopolski zwrócił się z prośbą do premiera o uruchomienie środków w ramach rezerwy ogólnej, będących w dyspozycji Mateusza Morawieckiego. Dary dla poszkodowanych od niedzieli przynoszą też mieszkańcy Poznania. Zbiórka będzie trwała tak długo, jak tylko ci mieszkańcy poszkodowani otrzymają jakiekolwiek lokum zastępcze, bo mieszkania. I wtedy, kiedy powiedzą, że już mają prawie wszystko, choć to tak nie do końca pewno będzie, to wtedy zakończymy zbiórkę. Organizatorzy zbiórki nie zbierają już odzieży, bo jest jej za dużo. Potrzebne są za to artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt do wyposażenia kuchni czy łazienki i pieniądze. Można je wpłacać na specjalne konto Caritas. Na razie jest tam ponad 70 tysięcy złotych. Poszkodowanym pomagają też psycholog, lekarz i prawnicy. W tego typu sytuacjach pomoc psychologiczna jest priorytetem, jest niezbędna. Pełnomocnik prezydenta Poznania do spraw interwencji lokatorskich sprawdza możliwość zapewnienia rodzinom lokali zastępczych. Pojawiają się też nowe doniesienia, co mogło być przyczyną eksplozji. Nieoficjalnie mówi się o odpaleniu materiałów wybuchowych lub celowym doprowadzeniu do wybuchu gazu. Miał to zrobić mężczyzna, który jest podejrzany o podwójne morderstwo. Policja nie wyklucza żadnej z hipotez. Sejm przyjął nowelizację prawa łowieckiego. Zmiany przewidują zakaz udziału dzieci w polowaniach. Zwiększy się też odległość polowania do zabudowań mieszkalnych do 150 metrów. Z Sejmu emocje wokół noweli prawa łowieckiego przeniosły się na ulicę. Myśliwi protestowali przeciwko poprawkom zgłoszonym przez kluby Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. Polski rząd planuje po prostu zniszczyć dorobek, 120-letni dorobek polskiego łowiectwa, po prostu zmieniając radykalnie przepisy w tej dziedzinie. Nowela prawa łowieckiego zwiększa nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Zmieni się także sposób szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną. Jeśli koła nie będą w stanie zwrócić strat, zobowiązania przejmie Polski Związek Łowiecki. Polski Związek Łowiecki ma środki finansowe po pierwsze ze składek, po drugie również z uzyskanych środków finansowych ze sprzedanej zwierzyny. A pan nawet nie wie, że Polski Związek Łowiecki nie ma pieniędzy ze sprzedaży tuż przez koła. Poprawki przegłosowane przez Sejm przewidują zakaz udziału nieletnich w polowaniach. Zwiększy się też odległość polowań od zabudowań mieszkalnych do 150 metrów. Te propozycje, które są, to są propozycje w tej chwili poselskie, idą w złym kierunku. Zwłaszcza, jak mówi profesor Jan Szyszko, zakaz udziału dzieci w polowaniach. Jak dodaje, to propozycja zgłaszana przez środowiska lewacko-liberalne. Z jednej strony domagają się tego, aby nie poszanować życia, aby była dopuszczona aborcja, aby była dopuszczona eutanazja, a z drugiej strony żądają tego, abym ja wychowywał dziecko tak, jak oni chcą. Ostry sprzeciw myśliwych budzi też zakaz wykorzystywania żywych zwierząt do szkolenia psów myśliwskich. Puszczamy go na polowanie i zostaje on w tym momencie narażony na bardzo duże prawdopodobieństwo, myślę, że sięgające 80-90% przy dzikach, na to, że zostanie zabity w tym pierwszym kontakcie już. Taki argument z mównicy sejmowej powtórzył poseł Bartosz Jóźwiak. Niszczycie dorobek pokoleń polskich myśliwych i społeczników. Niszczycie lata pracy nad odtworzeniem polskich ras psów myśliwskich, ogara polskiego, gończego polskiego. Nowela przyjęta przez Sejm to likwidacja polskiego łowiectwa, mówił poseł Robert Winnicki. Prawicowi, narodowi, katolicy wyborcy głosowali za partią, która powinna zlikwidować aborcję,
a otrzymali partię, która walczy o to, żeby zlikwidować łowiectwo w Polsce. To kompromis, który nikogo nie zadowala, odpowiadał minister środowiska Henryk Kowalczyk. Uwzględniono w tej ustawie wiele wniosków środowisk ekologicznych. Uwzględniono też wiele wniosków rolników, którzy do tej pory czuli się na straconej pozycji, jeśli chodzi o szacowanie szkód łowieckich. Wbrew naciskom pseudoekologów Sejm nie zgodził się na zwiększenie odległości obszarów łownych od zabudowań mieszkalnych do 250 metrów. Poprawkę zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Przeciwny jej przyjęciu był jednak resort środowiska. W Parlamencie Europejskim w Brukseli oglądać można wystawę malarstwa dr Danuty Suchowery zatytułowaną Marzenia bez granic. Na zaproszenie europosła Mirosława Piotrowskiego podczas otwarcia ekspozycji obecni byli przedstawiciele Fundacji Lux Veritatis z redemptorystą ojcem Janem Królem na czele, posłowie do Parlamentu Europejskiego, ich współpracownicy oraz inni goście. W Parlamencie Europejskim w Brukseli otwarto wystawę zatytułowaną Marzenia bez granic autorstwa dr Danuty Suchowery o pseudonimie artystycznym Victoria Belmondi. Ekspozycję zorganizował poseł do Parlamentu Europejskiego profesor Mirosław Piotrowski. Autorska wystawa prezentuje przekrój prac odzwierciedlających otaczający nas świat. Oglądając ponad 20 obrazów, widz dostrzec może wielką wyobraźnię artystki. Szeroka gama barw, zestawienie kształtów tworzą kompozycje nawiązujące do współpracy człowieka z naturą. Natchnieniu Victorii Belmondi towarzyszyła również pamięć o chrześcijańskich wartościach. W młodości myślimy, że wszystko zależy od nas, pod koniec drogi życia jesteśmy pewni, że wszystko zależy od Boga. To tylko jedno przesłanie, płynące z obrazu pod tytułem Droga Życia. Wielkim zaszczytem jest, że mogę tutaj przedstawić pracę w Parlamencie Europejskim. Tytuł tej wystawy Marzenia bez granic. Świadczy o tym, że podczas spraw codziennych, szarego dnia powinniśmy myśleć o sprawach przewodnich, o pytaniach, jaki jest sens życia, dokąd podążamy, realizować swoje marzenia i najważniejsze pomagać innym w realizacji również ich własnych marzeń. Mówiła po otwarciu wystawy Victoria Belmondi. Poseł do Parlamentu Europejskiego, profesor Mirosław Piotrowski, organizator wystawy, podkreślał, że zaprezentowane obrazy są wiązanką uczuć, emocji i zmysłów, które malują nasze marzenia bez jakichkolwiek granic. Obrazy należą do gatunku sztuki nowoczesnej, ale wzbudziły bardzo duże zainteresowanie tutaj w Parlamencie Europejskim, nie tylko ze strony polskich europosłów, ale także zagranicznych, no i oczywiście pracowników tej instytucji. I jak sądzę, tę wystawę obejrzy niekiedy kilkadziesiąt, kilkaset, a może nawet kilka tysięcy osób, które tutaj pracują na co dzień, ale i odwiedzają Parlament Europejski specjalnie, aby obejrzeć tego typu wystawy. Zaproszeni do Brukseli goście oglądali ekspozycję z dużym zainteresowaniem. Droga do Edenu, smutek czy wyjście z mroku to tylko niektóre dzieła świadczące o tym, że wystawa nie jest jednorodna. Parlament Europejski to miejsce, w którym każdego roku można zobaczyć ekspozycje artystyczne. Każda z nich jest inna. Marzenia bez granic będą obecne w tym budynku do piątku. Każdy z nas może w nich odnaleźć coś dla siebie. Dla Informacji Dnia, Dawid Nachajowski, Bruksela. Kończymy główne wydanie Informacji Dnia, a kolejne wiadomości o godzinie 21.20. Zapraszam Państwa serdecznie. Szczęść Boże, Minena Laskowska. Zapraszam na prognozę pogody. W naszym kraju zapowiada się dość chłodna noc. Temperatura od minus 2 stopni na północy do około zera na pozostałym obszarze. Jutro czeka nas pochmurny dzień. Niemal w całej Polsce zachmurzenie duże i całkowite. Możliwe opady śniegu głównie w północnych i w zachodnich regionach. Z kolei deszcz na Mazowszu, w centrum i na południu. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na północy, po 3-4 w centrum, do 7 na południu. Powieje umiarkowany wiatr ze wschodu, a ciśnienie będzie spadać i wyniesie 996 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na prognozę pogody na kolejne dni. W czwartek w południowych regionach przejaśnienia. Nad pozostałym obszarem kraju zachmurzenie duże i całkowite. Na Pomorzu i północnym wschodzie opady od śniegu po deszcz. Temperatura maksymalna od 2-3 stopni na północy do 6-7 na południu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.
W piątek na południowym wschodzie przejaśnienia, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i całkowite. Temperatura maksymalna od 5-6 stopni na północy do 10 w Małopolsce. Będzie wiał umiarkowany wiatr z południa.